Teresy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu. No zrobił się szum, jak prezydent podpisał. No zrobił się szum. Straszny. Rozmawiałem ze światłym człowiekiem, z moim kolegą Markiem. Nazwisko znane redakcji. Nie mogę podać, bo byłby szum następny. I on mnie tak pyta, słuchaj, ilu jest mądrych ludzi? Ile procent myślisz w Polsce? Ja mówię, no 10%? 7. Nie wiem, skąd on te procenty wysnuł, ale 7. No i tak gadaliśmy o tych procentach i zresztą państwo zaraz usłyszą, bo to się przekształciło w dzisiejszy utwór. Marek mnie zainspirował. Proszę. Tak, na zdrowy chłopski rozum lub na babski, jak kto woli, sprawa prosta jest jak drut, choć wyjaśnienie trochę boli. Procentowo mądrych ludzi od niemądrych mniej jest znacznie i to nawet nie ma sensu przypatrywać im się bacznie. Chodzi tylko o proporcje, co jest ważne moim zdaniem, co już Czesnik sugerował. Znaj proporcję mocą, panie, jest czas na weryfikację, kiedy mądry oraz durny z obywatelskiego zrywu w dzień wyborów mknie do urny. Lecą jedni, lecą drudzy, minus coś tam i plus 500 i głosują tak jak myślą. Jak myślicie, których więcej? Sądząc z szczątków demokracji, że coraz jest cudaczniej, mamy dowód, mądrych ludzi od niemądrych jest mniej znacznie. Czego tutaj nie rozumieć? Dziwić się ja przestać radzę, że wysokoprocentowi nam wybrali taką władzę. Tak zostali namarszczeni, trzeba przyznać to z pokorą. Większość ich wybrała przecie. Ale skąd ich takich biorą? No piosenka Wypisz, wymaluj z ogródków, bo się czas ogródków zaczął, więc to z ogródków warszawskich, przedwojennych, estradowych. Proszę państwa, kartka z kalendarza, 31 maja dzisiaj jest i środa i imieniny obchodzą Aniela, Kamila i Petronella oraz Felix Kancjan, Kancjanela, Kancjusz, Marietta, Noe, Paschazy, Sylwiusz i Witalis. Wszystkiego dobrego kochanym państwu. Przysłowie na dzisiaj, deszcz na nawiedzenie panny potrwa pewno do Zuzanny 6 czerwca. No ale nie ma deszczu, więc przysłowie się w ogóle ma jak pięść do dupy. Proszę państwa, nietypowe święta są bardzo fajne. Dzień Bociana Białego jest i Światowy Dzień Bez Majtek. No, ciekawe. Czy państwo dzisiaj jakoś ten dzień obejdą? Ja obszedłem ten dzień, włożyłem. Staram się oglądać French Open tenisowy. Państwa, którzy lubią oglądać, uspokajam. Karol Stopa, głos, mój kolega, powiedział, że zaziębił się w studio w niedzielę, przewiało go, no i miał 2 dni odpoczynku. Jutro coś ma już robić. Natomiast Dawid Celt, taki mąż Agnieszki Radwańskiej, bardzo ładnie po polsku mówi, a usłyszałem, że piłka została zagrana przeciwko nogą. Niedobrze, panie Dawidzie. Proszę przemyśleć to. W związku z tym, że jest ten French Open, Roland Garros, gra półsłówek, dzisiaj będzie tenisowa. Basia B, nazwisko znane redakcji, przysłała mi. No a ponieważ tam grają w pyle na mączce, bardzo dobra gra na dzisiaj. Tenis w pyle. Do widzenia.